Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego przygotowania przepysznego, aromatycznego kurczaka korma. Jest to danie kuchni indyjskiej. Bardzo lubię kuchnię indyjską, jak zauważyliście, bo jest wiele przepisów na moim kanale akurat z tych rejonów. Mam tutaj wszystkie składniki jak zwykle przygotowane, ale oczywiście zachęcam Was do rozwinięcia opisu filmu, gdzie będziecie mieli wszystkie proporcje wypisane. Także zapraszam. Pierwszym etapem będzie przygotowanie takiej pasty, która będzie się składać z trzech ząbków czosnku i mniej więcej 3 cm korzenia imbiru. Dodaję również 4 łyżki wiórków kokosowych. I tutaj mam przygotowane 15 orzechów nerkowca. One się moczyły przez godzinę w ciepłej wodzie. Dodaję razem z wodą i teraz wszystko będę miksować tutaj na taką bardzo jedwabistą pastę. Po 30 sekundach dodaję mniej więcej 3 łyżki wody, żeby ten efekt takiej jedwabistości po prostu był łatwiej osiągalny. Po 3 minutach tutaj pracy z mikserem mam taką papkę, która jest naprawdę odpowiedniej konsystencji, ale tutaj czasem miksowania się po prostu nie sugerujcie, bo jeżeli macie jakiś bardziej, można powiedzieć, odbajeżony mikser, no to Wam to zrobi po prostu dużo szybciej. Chodzi o to, żeby było jak najbardziej kremowe. Na patelni rozgrzewa się oliwa z oliwek 3 łyżki. Możecie też użyć masła klorowanego, jeżeli macie ochotę. Ja się dzisiaj zdecydowałam akurat na oliwę z oliwek, bo mam sprawdzony przepis z użyciem tego tłuszczu. Mam tutaj jedną posiekaną drobniutko czerwoną cebulę. I teraz tą cebulę będę przesmażać przez około minuty. W międzyczasie powiem Wam, jakie będę dodawać przyprawy. Mam tutaj jedną łyżkę mielonego kuminu, jedną łyżeczkę mielonego chili, ale oczywiście dodajcie sobie, jeżeli nie tolerujecie pikantnego jedzenia tak mocno jak ja, to dodajcie sobie oczywiście mniejszą ilość. Mam tutaj jedną łyżeczkę kurkumy, jedną łyżeczkę garam masala, taki malutki kawałeczek kory cynamonu i kilka liści suszonych curry. Mam tutaj chyba 7, z tego co dobrze pamiętam. I teraz będę przesmażać przez 30 sekund te przyprawy razem z cebulką. Następnie dodaję tutaj do całości 400 g udka z kurczaka, bez kości i bez skóry. Tak dokładnie przemieszam, żeby mięso się w całości pokryło przyprawami. Dodam teraz troszeczkę wody. Około 5 łyżek. I teraz pod przykryciem będę dusić mięso z przyprawami przez 10 minut. Po 10 minutach dodaję wcześniej przygotowaną pastę z czosnku, wiórków kokosowych, imbiru i orzechów nerkowca. Jeszcze sobie warto dodać wody i wszystko fajnie tutaj wydostać. Dodaję sól, tak na razie pół łyżeczki, bo później jeszcze spróbuję i będę ewentualnie doprawiać do smaku. Bardzo pięknie pachną te wszystkie przyprawy i teraz jeszcze jak dodałam tą pastę, ona zaczyna się podgrzewać i uwalniać aromaty, więc tutaj mam naprawdę piękne indyjskie zapachy. Możecie dodać sobie około 100 ml mleka kokosowego, tak żeby jeszcze było wszystko bardziej kremowe. I teraz przez 10 minut
ale już bez przykrycia, na małym ogniu. Wszystko niech się ze sobą łączy. Oczywiście to danie najlepiej smakuje z ryżem, ale jeśli macie ochotę, możecie sobie też jeść z jakimiś takimi chlebkami naan, z chlebkami tandoori, jeżeli macie możliwość. Ja oczywiście będę jeść z ryżem. Po 10 minutach już pięknie tutaj się zagęścił sos, więc już teraz będzie można nakładać. Ja dzisiaj będę używać akurat ryż basmati. Nałożę sobie całkiem sporą porcję. Oczywiście tą laskę cynamonu tutaj i liście curry można wcześniej usunąć, jeżeli komuś przeszkadza, ale ja sobie po prostu podczas jedzenia będę sukcesywnie wyciągać. Im dłużej zostaną w sosie, tym będą te aromaty bardziej bogate. Jeszcze tylko natka kolendry. No i już mam wszystko, co mi do szczęścia jest dzisiaj potrzebne. Więc żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego filmu. Skorzystajcie z tego przepisu. Naprawdę na aurę, jaka teraz panuje za oknem, to jest idealne danie, bo Was nasyci, rozgrzeje i myślę, że te wszystkie aromaty przypraw też Wam troszeczkę takiego wakacyjnego klimatu przybliżą. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!